Cześć, będę chciał dzisiaj nakręcić filmik taki mało offroadowy, o mało offroadowym produkcie, jakim jest nawigacja do samochodu osobowego z mapami na Polskę i Europę. Mio 7500 Spirit LM. Na początek zobaczymy, co się znajduje w opakowaniu. W opakowaniu znajdziemy nawigację, uchwyt do szyby, ładowarkę do zapalniczki, płytę z całym oprogramowaniem do nawigacji, instrukcje, broszurkę i na temat gwarancji. Dobra, jako że mam jedną rękę, trochę to może potrwać, ale zobaczymy, jak trudno zamontować nawigację. Dobra, system jest na kulkę. Musimy ją tu wbić, zakręcić. Gdy już siedzi, przyklejamy do szyby. Tak, najpierw jeszcze sobie obejrzymy całą nawigację. Głośniczek. Wejście USB, wejście na słuchawki, wejście na kartę i co ciekawe, rysik. I bardzo łatwy do wyciągnięcia. Znajduje się z boku i łatwo go można palcem wyciągnąć. Zobaczymy. Znajdź adres. Nie. Warszawa. Dajmy 7. OK. I jedź. Skręć w lewo, wiązana. Następnie użyj drugiego skrętu w lewo. Dobra. Próbujemy pojechać. Zakładamy pasy.
lewo, następnie osiągniesz cel podróży po lewej. Cel podróży po lewej w odległości 130 metrów. No to mamy wiązaną. Wbijemy adres. Bardzo intuicyjny interfejs. Możemy wybrać samo miasto, jeśli nie znamy ulicy i wtedy nas doprowadzi do danej miejscowości. No, miałem taki przypadek przed chwilą. Chcieliśmy się wybrać do małej miejscowości Kąck i nie mógł znaleźć żadnej ulicy. No ale miejscowość znalazł i doprowadził nas. Mały babol niestety, ponieważ pokazał nam przejazd na Wawrze na rondzie przez tory, który jeszcze nie istnieje, dopiero powstanie za miesiąc, ma być udostępniony. Ale poradziliśmy sobie. Teraz chcemy wrócić. Wpisujemy adres Warszawa. Ulica. Pyta się nas, czy z trasami gruntowymi, czyli dosyć mało przyjemnymi dla samochodu osobowego. Damy unikaj. Przetestowaliśmy, działa bardzo fajnie. Po 130 metrach. Dobra. Ruszamy. Pokażemy do pierwszego zakrętu, zobaczymy jak odzywa się nawigacja. Bez zmian przez 1,4 km. Dobra, zobaczymy potem, jak będziemy już bliżej Warszawy. Dobra, teraz spróbujemy troszeczkę, jak to się mówi, wkurzyć nawigację. Ona według niej najlepszą trasą będzie w prawo. No, teoretycznie można tak powiedzieć, że najwygodniejszą, bo tam jest szybkiego ruchu, ale ja wolę jechać w lewo, bo też dojedziemy. Zobaczymy, jak zareaguje.
Dobra, każe zawrócić. Zobaczymy, czy w pewnym momencie się zorientuje. Skręć w prawo. Dobra. Na razie się zorientowała, ale coś czuję, tak. Nie chcę pojechać dalej, wrócić na standardową trasę, bo to jest... Po prostu dojeżdżamy do głównej i znowu nas poprowadzi w prawo. Ale ja będę chciał dalej inaczej pojechać. Znowu na skrzyżowaniu chce nas zawrócić dalej na główną. Ja będę chciał pojechać tam prosto. Zobaczymy, czy pozwoli nam pojechać tam prosto i przeliczy trasę, czy dalej będzie nas nastawiona na to, żeby nas zawrócić. Bez zmian przez 5,4 km. Tam mijamy prawie już te 5 km po przeliczeniu i zaraz sprawdzimy, czy przeliczyła najrozsądniejszy sposób. Po 500 metrach skręć w prawo. No niestety, już widzę, że chce mnie pokierować po drugiej stronie torów ponownie na nieistniejący przejazd pod torami kolejowymi. Ale to może po prostu brak aktualizacji mapy, której nie zrobiłem. Później sprawdzę, czy istnieje jakaś nowa aktualizacja mapy. Na szczęście ten babol jest blisko mnie, więc zdążę pewnie sprawdzić. Ale pojadę po swojemu, żeby też nie stać na przejazdach kolejowych następnych. Po 350 metrach. Mamy takie cudowne, leniwe szlabany. Skręć w prawo. Marszałka Piłsudskiego. No a teraz to już jest droga prosta, więc nie ma szans, żeby się nawigacja zgubiła. Dzięki. Cześć, wracamy do tematu nawigacji MIO 7500 LM. Przypomnę, temat odnośnie aktualizacji map, jest ona darmowa, 4 razy do roku, ale że tak powiem, na nowej aktualizacji dalej jest wyznaczona droga, która jeszcze nie istnieje, akurat u mnie na przykład w Warszawie na Wawrze, ale będzie niedługo ta droga. No wyprzedzają trochę, no, dla mnie to nie jest problem, ale jakbyś by tu przyjechał, może być jednak problem, ale mimo to nawigacja jest naprawdę bardzo, bardzo czytelna, łatwa w obsłudze, bez czytania instrukcji wiedziałem, jak wprowadzić, gdzie wprowadzić. Bardzo fajna jest opcja, jeśli chcemy jechać do jakiegoś miasta, a nie ma ulicy. Ma też oddzielne opcje wprowadzenia tylko i wyłącznie miasta, żeby dojechać do tego miasta.
Jest to, gdy przejdziemy w opcję znajdź, a potem miasto, obszar. Możemy wpisać adres albo miasto, obszar. Także współrzędne, jeśli ktoś nam poda współrzędne. Bardzo fajna opcja. Kiedyś miałem nawigację, gdzie trzeba było znać ulicę, żeby dojechać gdzieś, więc jak mapa tej danej nawigacji nie miała opcji, odnośnie wprowadzenia miasta, tylko i wyłącznie trzeba było podać adres ulicy i aktualizacja mapy nie posiadała ulic w tym danym mieście, więc nie dało rady znaleźć tego miasta, trzeba było szukać czegoś innego. Więc bardzo, bardzo to ułatwia, a w większości nawigacji to już na szczęście jest. Dzisiaj miałem okazję przetrenować i właśnie tą nawigację mapę Apple oraz Google Mapy i akurat udało mi się znaleźć, a dokładnie nie znaleźć, tylko miałem pojechać do kolegi do mojej miejscowości Kąsk. Się okazało, że wszystkie te trzy mapy nie posiadają ulic miasteczka. Dobra, ale wracając do tematów. Chciałbym teraz sprawdzić. Jak sobie poradzi z wyszukaniem mapy do Monachium, gdzie w sumie najbardziej są przydatne wtedy takie nawigacje, bo tak w Polsce to oczywiście możemy sobie po internecie korzystać z map Google czy Google Map. Ale wyjeżdżając poza Polskę, no to już taka nawigacja się bardzo przydaje. Dobra, spróbujemy w takim razie poszukać, zobaczymy, jak poszuka trasę na przykład do Monachium. Dobra, wyszukamy sobie w takim razie czyli tak, zmieniamy najpierw państwo. Dobra. I jedziemy. Trwa wyznaczenie trasy. Po 120 metrach skręć w lewo z Woleńska. No to pyta się, czy chcemy używać treku płatnych. Ok. Dobra. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy sobie wejść w opcję i opcję trasy. I możemy sobie wybrać tak, wybierz na mapie, czyli na przykład wracamy. Widzimy trasę. Teraz tak, anulujemy trasę i spróbujemy wybrać jeszcze raz. Znajdź miasto,
Dobra, już podpowiada, bo już wcześniej szukaliśmy. Też jest przydatna. Dobra, jedź. I teraz tak, po prawej wyszukuje nam wszystkie możliwe trasy. Jest ekonomiczna, najszybsza, najłatwiejsza i najkrótsza. Coś, co także mamy w Google'ach. Co ciekawe, najszybsza jest o 100 km dłuższa, ale różnica między 10 godzin dotarcia a 11 godzin dotarcia. A najśmieszniejsza jest najkrótsza, 978 km, ale 13 godzin jazdy. Dobra, wybierzmy najszybszą. Czyli przez Poznań, Berlin, czyli wszystkie płatne, ekonomiczne, czyli przez Wrocław, taką bym wybrał osobiście. Najłatwiejsza. Znowu podaję przez Berlin, Poznań, czyli generalnie podaję tą samą trasę, prawie że. Najkrótsza. To tej trasy bardzo nie polecam.